Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. W ostatnim odcinku... Zostaliśmy wtrąceni do więzienia przez Mew i właśnie z niego w tym momencie wychodzimy, przynajmniej teoretycznie. Przynajmniej teoretycznie, tutaj oczywiście jest Digimon, który nas wyprowadza, który, jak zakładaj, przynajmniej nasi bohaterowie, przez chwilę był starszym dziadkiem. Nie widzicie, na przykład Takuma teraz twierdzi, że wow, super, że poszliśmy z Digimonem, że mu zaufaliśmy, tak? No, bo to na pewno nie przekonwertuje się Digiego i nie zmieni jego... nie zmieni jego poglądów. Ale fajnie, że nam się udało i wybraliśmy dobrą ścieżkę. Dobra gra słowna. Co się stało za Oi? Przewróciła się? Oi, dajdziemy! Oi-kun, co się stało? Nie. Trochę zmazujcie takie na nodę. Trochę, ale kizraj mam, nie? Onee-chan mo. Ashimoto, kiozukete, nie? W ogóle Haru w tym wszystkim... On mi się wydaje takim lepszym bratem niż Kaido, jeśli mam być szczery. Bo on martwi się o swoją siostrę, a nie jest przesadnie protekcjonalny, tak a propos. Oczywiście nadal zostaje przy mojej teorii, że Miyuki tak naprawdę Digimon. この辺りはどうにも崩れやすくなっておるからの老朽化は止められんじゃろうての。こんだけボロっちん遊園地だもんな。確かにあの校舎にも驚いたけど、この遊園地もボロボロでかなり古いよな。 W ogóle znowu, jedna rzecz, którą dopiero teraz zauważyłem nad głową Digimona, coś, na co nie zwróciłem uwagi wcześniej, a powinienem był, to to, że świeci się, jak widzicie tutaj ta prawdopodobnie jarzeniówka. Prawdopodobnie dlatego, że tam zazwyczaj w tego typu lampach są jarzeniówki, ale nie zawsze. Czasami są to na przykład po prostu dwie strony skierowane żarówki. Niemniej, chodzi o to, żeby po prostu było w miarę równomierne światło, bo kiedy jakby... Chodzi o to, żeby te żarówki były odpowiedniej mocy, aby to światło, które z siebie emitują, żeby nakładało się i dawało w miarę równomierny poblask, powiedzmy. Ale zakładajmy, że jarzniówka, nie mniej. Chodzi o to, że po prostu jest to energia. To jest ciekawe, zobaczcie, Digimon zna mniej więcej miarę czasu i mówi, że oni tutaj żyją już od dekad. No, nanjūnen? Takuma, sore tte nagai no ka? Mechakucha nagai yo. Na nich to tym bardziej na pewno długi, długi okres czasu, dlatego że oni sami mają poledwo kilkanaście lat. Ja, wareware no sekai to, ningen no sekai de wa.時の物差しが違うのかもしれぬが、わしの記憶ではこの地にこの遊園地ができてから間違いなく何十年も経っておる。妙じゃないか。そんな大昔に誰がどうやって遊園地なんて作ったんだよ。プラスチットポヤビューはたくさんやしこは、カイト。お前たちの世界ではどうやって作ってんだ？そりゃ。 Z drugiej strony paradoksalnie, tak wrócę trochę do słów Shujiego sprzed paru, nie wiem czy z poprzedniego odcinka, czy może sprzed paru odcinków, kiedy wspomniał, że odezwał się do Lopmona, oczywiście standardowo chamsko, kiedy powiedział, że nie ma pojęcia do czego Digimon są zdolne. Patrząc na niektóre Digimony w formie czempionów i wyżej, jeśli by dało się jakoś doprowadzić do stanu, gdzie zamiast walczyć ze sobą, byłyby w stanie współpracować, myślę, że Digimony paradoksalnie mogły bardzo dużą część z tych rzeczy zbudować, ale wymagało to by to naprawdę ogromnego nakładu sił oraz sił materiałów oraz samych Digimonów, tak? Zresztą dobrze wiemy, jak wyglądają, znaczy dobrze wiemy, może nie wszyscy, ale wielu na pewno wie, jak bardzo zaawansowane i
i skomplikowane są na przykład łańcuchy transportowe, produkcyjne, cała kwestia ekonomii i materiałów, które są pozyskiwane z różnych państw. Co za tym idzie, przerwanie choćby jednego takiego łańcucha może się skończyć bardzo, bardzo źle, szczególnie na przykład jeśli mowa o, bodajże to był tantal, czy to był kobalt, teraz nie pamiętam, chyba to był tantal, który pozyskujemy z, nie, to nie był tantal, tantal to jest, może i tantal, nie pamiętam, na pewno tantal, kobalt i krzem, czy raczej te wafle krzemowe, to są trzy takie bardzo, bardzo delikatne, powiedzmy, elementy w łańcuchach, dlatego że praktycznie wszystko dzisiaj opiera się w jakimś mniejszym czy większym stopniu elektronikę i to są trzy główne materiały, których potrzebujemy. Czy no, akurat wafle silikonowe nie są do końca materiałem, są bardziej już produktem, który potem wykorzystujemy do tworzenia innych produktów. Ale jeśli mowa o właśnie tantalu i kobalcie, no to są materiały. I przerwanie tam łańcuchu może być bardzo, bardzo kiepskie, dlatego że nie mamy wcale tak wielu dostawców. Te materiały nie są. Nie znajdują się na zbyt wielu krajach. Pominę już kwestię tego, jak bardzo nieetycznie się wydobywa wiele z tych materiałów. Wiele z tych materiałów, z materiałów ogółem, w kontekście kopalni, etc., etc. I gdzie, jak to w ogóle wygląda i jak są tam zrzucane te wszystkie obowiązki, czy raczej jak nie pilnuje się obowiązków pokroju bezpieczeństwa pracy, ale to już jest coś zupełnie innego. Dążę do tego, że u Digimonów też by musiał taki łańcuch istnieć i byłoby to możliwe, ale te Digimony tak naprawdę musiały być równie zaawansowane co ludzie, jeśli chodzi o kwestie społeczne, czy kwestie technologiczne po części również. Czyli, 一朝一夕 nie ma dekinaj to yukoto ka. So da yo. Yuenchi nante tsukuro to omottara, nannen mo kakaru hasu da. Somosomo, dareka ga tsukutta to kangaeru koto jitai, machigatteru no kamo yo. Myślę, że Saki ma dobry pomysł. この世界では私たちが信じられないようなことばかり起こるでしょ。極端な話、不思議な力である日突然ポンと遊園地ができたんだとしても。myślę, że co ona mówi jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tej sytuacji. おかしくないんじゃない？もしかしてあの校舎もそうなのか？誰かが作ったとかじゃなくて不思議な力でできたみたいな？なくはねえ話だな。ジジモンさんはここができる前からこの地にいたんですよね。いかにもじゃが。一体この遊園地はどんなタイミングでどんな成り立ちでできたんです？その話をするにはそもそものこの世の成り立ちからじゃな。この世ってまたスケール大きい話だな。Podoba mi się to, jak oni czasami tutaj potrafią przeplatać lore w bardzo przyziemny i prosty sposób, czasami bardzo krótko i szybko, a czasami potrafią właśnie rzucić takim tematem, który może być dosłownie rozciągnięty. Fajnie tym grają po prostu, o to mi chodzi. Tym wszystkim, co chcę powiedzieć. Wariano sumy kono sekai wa kacute tsuyui chikara o motta nanimono ka ni tsukuri dasareta toyu yu nareba kami no you na sonzai ja. Ya, warera ni totte wa masa ni kami jaro. 世界を作っちゃうような存在ならそりゃ校舎だって遊園地だって作れるよな。じゃあロープウェイがなぜか動いていたのも。ボロボロの校舎なのになぜか食べ物と医療キットが腐ってなかったのも。え、神様の仕業なの？今までの全てって。神様じゃなかったら何の仕業だと思ってたんだよ。何のってわけじゃないけど、さすがに相手が神様だとは思ってなかったかも。物事はそう単純でもなくての、その神に等しき存在とて今は昔、すでにその存在は消え失せ、この世界を管理する者はあるべき形に整えようとしておるのじゃろう。A proszę, to jest też ciekawe, że Digimon twierdzi, że był stwórca, który stworzył ten stwórca, pewnego rodzaju coś w stylu Boga, który stworzył ten świat u nich,
a następnie przyszedł ktoś inny, kto zajmuje się tym i transformuje ten świat w bardziej preferowaną przez tę osobę, przez tę istotę formę. To jest bardzo interesujące. Gomen, imi wakannai. E? So na no? Tekkiri Saki wa wakatteru no ka to. Datte, kekkyoku nani ga dou natteru no ka zenzen wakannai mo. Gomen nasai. Boku mo wakannakatta. Iya, zenin rikai funou datte. Kore bakari wa わしもこれ以上説明できんでの。この世界のことが少し分かったような、ますます分からなくなったような。アグモンなんてすげえうんうんうなってるじゃん。アグモン pewnie nie ogarnął już pierwszych początków i cały czas sam siedzi w tym. 本当だ、うなってる。よっぽど話が難しかったんだろうな。おかしいな。なんでだろう。アグモン、何がおかしいんだ。もしかして今のジジモンさんの話で何か気づいたことがあるの。違うよ、僕が言ってるのはモヤモヤした感じだよ。って全然違うこと考えてたのかよ。それでアグモン、モヤモヤって。Nie muszę powiedzieć, że Minoru nie powinien go od razu już tutaj tak krzyczeć na niego, bo kto wie, o co chodziło. Co za przeczucie. Kono atari nanka kininaru tteiu ka. No nie, aren't here just isn't right. Iwarete mireba. Tashika ni. Chotto nani nani? Douyu koto? Kono kanji nani kashira? Ko to wa ienai kanji da kedo.気になるっちゃ気になるな。ラブラモンたちが口を揃えて言うなんて、何があるのかしら。それがはっきりわからないんだ。調べてみた方がいいのかな。タクマ、悪いが今は早くミユのところに戻りて。Czekaj, ty musisz trochę znowu uspokoić, tak? Wezmąc i tak do Miu nie podejdzie nawet, bo go znowu wtrąci do lochu. Dwa, jest zbyt impulsywny. Trzy, jeśli coś nie jest w porządku, to może się to skończyć bardzo źle. Szczególnie, że wcześniej nie wyczuwaliśmy nic przy Digimonie i teraz nagle coś się... coś złego do nas dochodzi. Soga. Soda na. Gomen, Kaito. Nazwa Miu no tokoro e modoro. Jestem ciekaw, czy na przykład Digimon może być tym bogiem, o którym sam opowiedział. A ktoś go po prostu zrzucił z tego miejsca. Nie, to jest taka moja teoria, bo często lubią się bawić właśnie w zrobienie takiego kogoś lub czegoś, co jest bardzo, bardzo stare, albo wygląda na takiego starca, starszą osobę, starą kreaturę. I ta kreatura czasami potrafi być, czy ten człowiek potrafi być tym takim prawdziwym, najsilniejszym, tak? Jak to... Nie, taka trochę klasyczna klisza z niektórych anime. 出口まではもうすぐじゃて。しっかりついてくるんじゃぞ。Ciekaw, co to jest za uczucie, które oni mieli? Wiecie, co byłoby ciekawe? Gdyby on nas wyprowadził na prawdziwy świat. Digimony by zniknęły. Wiecie, gdyby tam była na przykład kolejna taka brama, która by nas prowadziła poza... właśnie ogarnąłem, że... Troszkę mam zepsuty gryński, dobra, jakoś się to potem naprawi. Gdyby to była, wiecie, brama znowu na prawdziwy świat, która by nas wyprowadziła gdzieś, nie wiadomo gdzie, w ogóle poza Japonię. Czy jakimś właśnie takim parku rozrywki. Yatta! Akarui! Nandaka, hisashiburi ni taiyou o mita kibun da wa. Shika ni ochite kara, omotta yori mo nagai jikan ga tatte ta sei kamoshirenai wa ne. Onee-chan, mabushiku nai? Mabushi...ほほ、わしもちっとばかし眩しいわい。で、これからどうすんの。w ogóle zastanawiam się, jakim cudem jeszcze tam nie zapadł wieczór, bo mówi, że dojdą do tego parku rozrywki gdzieś tam pod wieczór, a okazuje się, że jeszcze słońce całkiem jest wysoko, szczególnie, że spędzili trochę czasu na poszukiwaniach, prawda? Miu no tokoro ni modotte, kanarazu tsure modosu. Sore shika nai daro na.
あの様子じゃ無理じゃないかな。私たちの話なんて聞きたくないって顔だったものね。確かにミュウのやつは一度こうと決めたら頑固だし、聞く耳を持たないからな。けど他に方法なんてないんじゃねえのか。何か話し合いのきっかけでもあればいいんだけど。シャコモンを説得できないのかな。それはシャコモンを味方につけるってこと。それこそ無理なんじゃないのか。でもシャコモンはミュウが落とし穴のスイッチを押すときに止めようとしてたよ。A Gumon, ja myślę, że przez chwilę Gumon będzie chciał po prostu rozwalić Jakomon, żeby pokazać, że to było straszne. I się zastanawiałem właśnie, co się stało za Gumonem, że padł na taki pomysł. Myślałem, że będzie chciał rozwalić Jakomona, aby pokazać mi, że nie jest wcale bezpieczna, ale nie, na szczęście chce go tylko przekonać. Czy ją z Jakomon, że komu to jest ona. Według przynajmniej tej gry. Nie jest to głupie, bo rzeczywiście Jakomon na pewno ma jakiegoś rodzaju... jak się nazywa? Common sense, tak? Znowu zapomniałem po polsku słowa. Cały czas, zawsze, to już nie jest pierwszy raz, chyba czwarty albo piąty raz, zapomniałem, jak się common sense nazywa po polsku. I wydaje mi się, że jeśli będziemy uderzali dobrymi argumentami, z jaką on może przejść na naszą stronę, i mam nadzieję, że przekona również Miu. To jest troszeczkę jak z Drachmonem i z Labramonem, które pomimo, że stoją po stronie Kaito i Aoi, tak mają też troszkę takiego własnego zdania i są w stanie powiedzieć, czy uważają, że to jest dobre bądź złe. Yattemiru kachi wa aru kamoshirenai na. Sore ja, omae san tachi no kōun o inotte orete no. Washi wa sorosoro shiro ni modorou ka no. Oi, Jijimon. Nan ja?出口まで案内してくれて。あとは。Przy okazji, jeśli nie mylę, to Gigimon, w sensie Gigi, będzie oznaczało tej starca. O, Gigi bodajże to było chyba, starzec, czy coś tego typu. W języku japońskim. Wybacz, teraz nie pamiętam. Ale tak mi się po prostu kojarzy, że na przykład Naruto mówił tak do... do tego gościa, którego imienia teraz zapomniałem. Jak on się nazywał? Ten na żabie. Jeden z potężniejszych. Zapomniałem teraz. Ale to nie jest chyba... Chyba w Dragon Ballu też tak mówi do znowu postaci, której imienia zapomniałem. Wydaje mi się, że tak. Więc dosłownie... Można było powiedzieć, że to jest Starcomon. Jest okropne. Nani? O jasnej gojuzia ty! よし、それじゃあみんな、もう一度ミュウのところへ戻ろう。ちょっと待って、タクマくん。おい、どうしたの？なんだよ。そんな驚いた顔して遠くを見つめて。っていうか、あれ、あいつら。いずれにしてもトゥイカ？ドゥイカ？このラゼン。あれは確かパリュモンとパカモンじゃの。俺たちを追ってきたのか。いや、それにしては様子がおかしくないか。なんかすっごい慌ててるみたいだけど。逃げろー！悪い奴らが襲ってきた。おい、どういうことだ。A proszę, bo oni w sumie enemy attack. Ja przez chwilę myślałem, czyżby Digimon okazał się jakimś okropnym Digimonem, który tak naprawdę tylko nas próbował właśnie zapędzić jakąś łapkę, albo po prostu nas wyciągnął z tego więzienia, żeby nie wiem, móc jakieś inne rzeczy robić sam. Nie, ale chyba po prostu mamy rzeczywiście atak na zamek. Co się dzieje z dźwiękiem? Niedobrego, wybaczcie mi, ale nie jest to w mojej kontroli niestety. Nie jestem w stanie powiedzieć, czemu się tak dzieje. Ludzie, no kodomu, sara, warej, ręciu, ja! To ja... I co no, manika, szkici, no, manika!
ーの方で迎え撃ったけど、女王様の家来もみんなやられちゃった。それってまさかアルケニモンたちの仕業かもしれんな。マジかよ。こんな時に。ああ、そんな、またあれと戦わなきゃいけないのか。あいつらがミウを狙って襲ってきたんだな。だから、そうなんだってば。ciekawe też zwróćcie uwagę, że nie ma tej Biomona. こうしちゃいられない。私たちはもう逃げるぞ。あ、待って。まずい、このままじゃミウが危険だ。俺はこのまま助けに行くぞ。Nie mam, moi drodzy, pojęcia, czemu się tak dzieje z dźwiękiem. To jest kwestia chyba Switcha. Tak jak mówię, nie wiem, co się dzieje z tym. Cały czas jest tak od dawien dawna. Powiem, że zmieniałem kable, przewody w sumie. Wszystkie. Co to matę? Ano ko tacie ochotę okno? Nie wiem, czy to jest kwestia samego doku w Switchu, czy może mojej przechwytywarki, czegoś jeszcze innego. Czasami jest ten dźwięk i no, mówię, nie wiem po prostu skąd się on bierze, bo ja słyszę dokładnie to, co wy słyszycie, ponieważ tak mam ustawione rzeczy w OBS-ie. Lęczu no nerai wa miu nanda zo! So ja no. Ningen no kodomo ga mokuteki nara, Palmon tachi ni ooki na higai wa nakaru te. Omae san tachi wa sugu ni おてんば姫のもとへ急いだ方がいいかもしれん。だがせめて何か作戦を立てるべきでは。敵の数や居場所を把握してからでも。Powinniśmy po prostu sprawdzić tam wszyscy pójść naraz。もうミウの家来はやられちゃったんだろ。三役ミウがすでに捕まってる可能性もあるし、それより先に俺たちの安全確保が必要なんじゃ。ミノル、z tym szacunkiem, Minoru jakkolwiek wielce chciałby wychodzić i eksplorować, tak nagle się wycofuje. Nie, musimy po prostu tam iść. Yucho ni shiteru hima nanka nee yo! Miu no inoch ga kakatten da zo! Nee, minna, jikan ga nai wa! Hayaku ugokanai to! Takuma no iken wa? Kouyu toki, Takuma ga ichiban reisei na iken wo itte kurareru desho? Dou omou? Z jednej strony podoba mi się to, że Saki nas uważa za najbardziej takiego racjonalnego w tym wszystkim, a z drugiej gra fajnie rozgrywa to, że zawsze próbuje nam dać ten ostateczny wybór. Myślę, że, nasz wybór jest oczywisty w tym wypadku. Takuma! Damatte naide! Nan toka itte kure! Co powinniśmy priorytetyzować? Z jednej strony Rescuing New chciałbym powiedzieć, ale z drugiej wydaje mi się, że musimy też zebrać informacje, bo nie możemy tam wskoczyć na hura, ale uważam, że powinniśmy połączyć trochę zbieranie informacji i ratowanie Miu, tak? Więc to jest najbardziej jakaś pośrednia opcja. Teki ga zsemete kuru mae nara tomokaku, ima kara ja oso sugiru. I tak nie możemy nam skakiwać na hura. Shikashi, yamikubo ni mukatte mo abunai dake ja. Wyjątkowo zgadzam się z Shujim. Musimy być ostrożni. W sensie, pamiętaj, mówiłem już o tym, jak wspomniałem a propos strażaków na przykład. Musimy też priorytetyzować trochę swoje bezpieczeństwo, ale zarazem musimy próbować dążyć do naszego finalnego celu. Sono mottomo abunai jyoukyou ni okarete oru no ga otenba hime. それはそうだよな。こんなの一人で怖いはずなのに、俺たちが助けに行かないでどうすんだって話だよな。ミノル、タクマ、俺やっぱり助けに行きたい。いや、助けに行かなきゃダメだと思う。ミノル、わかった。まずは最優先でミュウのところへ急ごう。みんなありがとな。ジジモン、いろいろありがとう。とにかく、僕たちはミュウのところへ急いで戻るよ。Jestem ciekaw, czy on z nami pójdzie i nam pomoże, bo teoretycznie on tutaj chronił tego miejsca i tak dalej, i tak dalej. I chronił też tych maluchów, więc jestem ciekaw, czy on również będzie tutaj chciał z nami pójść i
przeszkodzić tym przeciwnikom. Wybaczcie ten mój greenskin, ale naprawdę nie wiem, co się z nim stało. Czyli teoretycznie wiem, ale... Tak, to jest coś innego. Będę musiał to ogarnąć, ewentualnie mogę zrobić w ten sposób, żeby to trochę zminimalizować. To nie jest idealnym wyborem, ale... Góry! Będę musiał po prostu ogarnąć światło. Do usłyszenia! Simpai iranai yo. Boku to kara. Nani yara simpai ja no. Washi mo tsuite iku zo. Widzicie, Digimon idzie w końcu z nami. Sore ja, o isogi de gyokuzama de modoro. Minna, sumane na. Mo sukoshi chikara o kashite kure. Może dzięki temu przekonamy w sumie Siokomona, Siokamona. Tak? To był Siokamon. Oj, Miu! Dajesz ka! Nie mam pamięci do imion Digimonu, wybaczcie mi. Ale przekonamy Digimona Miu, że jednak nie jest wcale tak bezpieczny. Miu nara henji o shiro! Miu-chan, doko ni mo inai wa ne. Mata nani ka chita wa? O, Biomon. W końcu się znalazł. Oj, sokono omae! Kłagaran demo daijoubu ja, Biomon. Wasi mo irun ja kara no. Bikkuri shita yo! Miu wa, omae tachi no jou-sama wa doko ni itta? Jou-sama wa, jou-nai no doko ka ni okakure desu. Sore tte, nigeta tte koto? Hai, so nan desu. Naruhodo. Aitsu rashii. Nige ashi dake wa sasuga da na. Yokatta. Buji nara ii kedo. Tak, mimo tego, że uciekła, nie wiemy, czy ona jest do końca bezpieczna, więc powinniśmy tam iść najszybciej. To samo handan ni shita jodeki ja ne ka? To wa ie, anshin nazo dekin zo. Mówię, bo z tych wszystkich Digimonów Falcomon jest najbardziej racjonalny. Lubię Drakmona, ponieważ on potrafi ustawić trochę Kaito do pionu i go uspokoić. I również jego racjonalność jest całkiem w porządku. Z postaci lubię strasznie Aoi, bo lubię jej podejście po prostu. No i Lopmon jest po prostu uroczy i słodziutki. Czasami nawet zgadzam się z Saki. Czasami Saki ma całkiem dobre pomysły, ale nie lubię paru innych rzeczy w jej charakterze. そうよね. いつまでも無事とは限らないしな。早いとこ保護しないと。Jeśli mam wybierać moją czwórkę ulubionych, no to właśnie będzie pomiędzy Digimonami a ludźmi, to prawdopodobnie będzie to właśnie Aoi, Minoru, Falcomon i Drakmon. Można by powiedzieć, że jeszcze Lopmon i Saki, ale mówię, no większość z tych postaci ma jakieś wady i nie ze wszystkim się z nimi zgadzam. Niemniej wydaje mi się, że to są najbardziej takie wpływowe postaci, wpływowe też kreatury w tym wszystkim, które sądzę, że najdłużej byłyby w stanie przeżyć, gdyby rzeczywiście to był jakiś taki totalny survival. Ma, shogakusei no onnanoko no ashi dashi. Mada kono chikaku ni wa iru to omou yo. Może poza Lopmonem. Bo on jest biedny, ale myślę, że gdyby miał dobrego partnera, to by sobie poradził. Po prostu Lopmon jest uroczy i to jest jedyny powód, dlaczego tak lubię. Chociaż z drugiej strony też czasami jest racjonalny i jest taki przywiązany do Shujiego, tylko że niestety nie ma tego w drugą stronę. Ja, mata yuenchi no naka sagasu no ka? A, teki ga ite taihen kamoshirenai kedo. Nantoka te wake shite Miu o mitsuketa sanai to. To jest niebezpieczne, tak ma, nie wiem, czy chciałbym się rozdzielać. Kono jōkyō de wa yamu o enai ka? Nakasete! もうすっかり敷地の中は覚えたわ。敵よりも先にミユを見つけましょう。僕も必ず役に立ってみせるよ。ハル、ミユキ、二人にもまた手伝ってもらうことになるけど、いいかな。Mam nadzieję, że do kogoś też się przyłączą i po prostu tam pomogą, a nie będą. いいよ。Zakładając, że to są oczywiście normalni ludzie, tak, bo musimy to zakładać, bo tak nasi bohaterowie zakładają. Mam nadzieję, że też zdadzą sobie tam gdzieś radę i pomogą, ale zarazem nie będą, nie wbiją się w żadnego wrogiego Digimona. Okej, oni idą z nami, z Agumonem i ze mną. Agumon, okay. Sore ja, minna,
Iko! I to jest piękny moment, ponieważ mamy idealnie pół godziny na zegarku. To jest idealny moment, żeby zakończyć. Kurczę, akurat szkoda, bo to jest ostatni odcinek, który dzisiaj nagrywam. A zwłaszcza też się zaczął w końcu robić wieczór, czyli to, co było nam zapowiadane już od dawien dawna. Niestety to jest ostatni odcinek, który dzisiaj nagrywam. Więc pewnie znowu będę miał chwilkę przerwy od Digimonów. A kurczę, żałuję, bo to jest mega fajny moment na to, żeby dalej po prostu pochnąć fabułę, ale muszę niestety skończyć. A właśnie, sprawdziłem jeszcze jedną rzecz. To nie jest jakiś wielki spoiler, ale mogę to powiedzieć. Jest ta gra podzielona na 12 partów, z tego co mi się wydaje, z tego co kojarzę. Więc jesteśmy teoretycznie już od jakiegoś czasu w jednej trzeciej mniej więcej oczywiście. Tak więc powoli do przodu, co oznaczałoby, że jedno przejście zajmie nam pewnie coś koło, nie wiem, 70-80 odcinków, tak czysto teoretycznie. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Niemniej żegnam się, moi drodzy, z wami póki co. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie na Discorda, obznacie patronie na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku z Digimon Survive już za 2 dni. Przynajmniej taką mam nadzieję. Do zobaczenia, do następnego i na razie.